Zamek w Olsztynie. To tu trzeba jechać. Jest ta droga. To jest tu ta droga, Grzesiu. No to jedźmy w dół. Dobra. Jedziemy wzdłuż kamieniołomu, fajny singielek, troszkę kamieni, wąsko. O! Jakie featurey! Lewo, lewo. Zbliżamy się do rezerwatu Sokole Góry. Za chwilę będzie dość stromy i wymagający podjazd. Sobota, 15 kwietnia, Jura Krakowsko-Częstochowska. Jedziemy w składzie pan Grzegorz. Ja. Z przodu na niebiesko Maciek Ćwierć Pro. Po tym wyjeździe i po wyścigu, który niebawem odbędzie, będzie Maćkiem pół pro. A w przyszłym roku Maciek dwa razy pro. W prawo. Tu. Plan na dzisiaj jest taki. 70 parę kilometrów. Wystartowaliśmy z Olsztyna. Jedziemy w kierunku Złotego Potoku. Później Bobolic, Mirowa. I wracamy z powrotem do Złotego Potoku. Taką ósemeczkę robimy dzisiaj. Pogoda robi się ładna. Wyjeżdżaliśmy z Łodzi, padał deszcz. W Olsztynie ciepło, 11 stopni. Przebija się słońce, to będzie ładny dzień. No i rezerwat Sokole Góry. Nachylenie 9%, już 10%, 12%. Pompujemy w górę. 15%. Ciągle 15%. Ale tu się jeszcze robi stromiej. Drogi podjazd za nami. Jedziemy teraz w dół. Pięknie tu jest. Sokole Góry zawsze na propsie.
słoneczko, fajnie, ciepło. I piaseczek. No, wiesz gdzie byliśmy? To już tutaj do tej alei konowej będziemy jechać. Tak mi się zdaje, tak. Bo my tu z tej alei tu w prawo jeździliśmy. Dobry. Od długiego czasu trzymamy się czerwonego szlaku pieszego. Szlaku Orlich Gniazd. Jedziemy w kierunku Złotego Potoku. Za jakieś 1,5 km będzie aleja klonowa. Bardzo fajne miejsce. Szczególnie jesienią. Równo godzina 11, 15 km za nami, 50 km jeszcze przed nami. Zbliżamy się do Złotego Potoku. Jedziemy aleją klonową. Dojeżdżamy do zamku w Złotym Potoku. Złoty Potok. Please don't play no games with me, I promise I'm too much. Ay, I can never let up even if you had enough. Ay, this ain't for the faint of heart, we always playing rough. I had enough, it ain't luck. I needed a vision, I needed a vision, I needed a mission to be this a mission with no intermission. I see the commission, the pressure, the distance ain't coming on track, no. When they ask what's the motive, don't talk about the show, they all about to see what I mean in the moment. I gotta keep going, I'm shaking the dice and I'm keeping it rolling, they already know. Ain't got no other plans, you don't need to understand. Zimno. Na zjeździe jest zimno. Ani kierunkowskazu, ani nic. Na razie nie pada. Jest około 12-13 stopni. Lekki wiatr. Jednak tutaj od lewej strony mamy ciemne chmury. Mam nadzieję, że nas nie zmoczy dzisiaj. No, mieliśmy niezłą przeprawę błotną. Nie zdążyłem włączyć kamery. Rozryte przez auta terenowe. Czerwony szlak pieszy. Orlich Gniazd. Uwaga. Stop. 34 km za nami. Jedziemy żółtym szlakiem. Zostało nam niecałe 3 km do Bobolic. Na teren zamku nie będziemy raczej wchodzić. Byliśmy już tam wielokrotnie. Za 6 minut godzina 13. Dojechaliśmy do Bobolic. Zjeżdżamy na parking.
No jechaliśmy do Mirowa. 33,5 km do końca dzisiejszej trasy. Robimy sobie tutaj dłuższą przerwę na obiad. Tutaj, nie? Otwarte? Minęliśmy właśnie skałki w Łutowcu. Jedziemy już w drogę powrotną do Olsztyna. O, żyjesz? Szykuje się podjazd z piachu. 2 minuty do 15. Niecałe 27 km zostało do końca trasy. Przebijamy się tutaj lasem, niebieskim szlakiem w kierunku Złotego Potoku i dalej będziemy jechać ze Złotego Potoku w kierunku Olsztyna. Pogoda jak na razie dopisuje. Jest ciepło, nie pada, aktualnie mamy słońce. Zielony szlak rowerowy, okolica Złotego Potoku. Mijamy z lewej strony ruiny Ostrężnika. 19,5 km zostało do parkingu pod zamkiem w Olsztynie. Przemieszczamy się zielonym szlakiem, niecałe 12 km do parkingu i do końca trasy. Odnoszę takie wrażenie, że wiatr się nasilił. Musieliśmy się ubrać, bo zrobiło się chłodno. 7,5 km do celu. Zanim wrócimy do samochodu, to jeszcze na naszej drodze będzie Góra Diakło, bardzo fajne miejsce. Zrobimy sobie tam krótką przerwę. Żółty szlak na skraju rezerwatu Sokole Góry. 5,5 km do parkingu. Thank you.
Zbliżamy się do góry Biaku. 3 km do samochodu. Maciuś ćwierć pro, pedałuj. Jeden. Przedostatni solidny podjazd dzisiaj. W lewo. I zamek Olsztyn za plecami Maćka. Dziękuję. Słucham? Nie, musiałem się spakować. Dzięki. No i mamy to, 71 km, 930 metrów w pionie, świetny był to dzień, trochę ciepły, trochę chłodny, wieczny, a co najważniejsze, nie było deszczu. Super, dziękuję panowie,